Witam wszystkich serdecznie. Tu na z tej strony zaczynamy dnióweczkę. Poniedziałeczek, dzisiaj szybko, 9:00. Za 9:05 wsadziłem kartę w tacho i 9:03 startujemy. Mamy dzisiaj 4 naczepy do przepinki. 4 naczepy do zrobienia, przepraszam. Jedną na Worden i 3 na OS. Także liczyć trzeba z 12 godzin. Taka sytuacja. 12 godzin nam zejdzie, panie i panowie. Ale najpierw się zatankujemy, bo widzę, że w sobotę jeździł Pawełek i nie zalał. I nie zalał. Także za jakieś 400 euro, 500 wlejemy, zobaczymy. Może się uda za tyle pyknąć. Okej. Pierwsze walimy na pompę, a później opowiem wam, jak minął weekend. Gdzie to byli, co robili, ile wypili i tam inne nananany. O, jeszcze widzę, że AdBlue też 12%. Kurczak. To najpierw sobie zalejemy AdBlue, a jak będę leciał z kolejną naczepą, to wtedy sobie zalejemy ważki. Na razie nam starczy. O, taka sytuacja. Dobra, a tu widzę, kurwa, kolejka. O Jezus. No, no i tak się robi godziny. Postoimy, poczekamy i godzin złapiemy. Taka sytuacja, morda się dzieje, trzeba będzie zaraz drugą kawę sobie strzelić. Jak stąd wylecimy, polecimy sobie na... na co? Na BP, tam gdzie się hamburgerem zatrułem. W życiu już tam nie wezmę nic do żarcia. Taka sytuacja, ale to mówię, to wziąłem, bo nic w domu nie jadłem. I to było tak w biegu, to szybko hamburgera jakiegoś i co? I dupa, i prawie mnie zabrali. No. No i sobie, panie i panowie. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, elektrolit, akumulatory, ale jemy od blue. Pa. I leci. Zwykła blokadka. I elegancko sobie czekamy. Psia pogoda dzisiaj. Nie umyję dzisiaj z kaniosaki, bo pada. Bo pada. Taka sytuacja. Hemoglobina, woda mineralna. No cóż, trochę nam zejdzie, bo mamy wyzerowane, także myślę, że jakieś 50 litra wskoczy. I poszło. Ile? 54 litry, 63 euro, euro prawie 20 za litr. Dobra, zalana AdBlue 100%, w drodze mówię, na Osterhoutach będziemy drugi raz lecieć, po naczepkę, na Osto sobie zalejemy wachy. Taka sytuacja, a teraz komu w drogę, temu trampki, walimy po kawulca, bo tu nas się nie umie wybudzić. Dawno nie zaczynał o 9 rano. Czy inaczej, jakbym miał dzisiaj żarcie naszykowane, a nie miałem, bo byłem święcie przekonany, że to będzie po południu, to już bym zaczął gdzieś z 15 po 8, ale trzeba było jeszcze papu zrobić do pracy. No i tak zeszło. Dobra, kieruneczek kawa. No i elegancko, elegancko, 13 minut wylatane, czas na kawę. Czas na kawusie. Dzisiaj latam sobie z Antua. Ja myślę, że on kiedyś był, kurwa, funkcjonariuszem w grupie narkotykowej. Się tak śmieje, bo jest chudy, jakby na fecie czy na mefedronie leciał. No, nie, po prostu taką budowę ma, wiecie co jest pięć. Dobra, szybko po kawę i zapierdzielamy. Pyk, 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 pyk. No i mamy to, teraz walimy do Skaniasaki i zobaczymy, czy kolega z grupy narkotykowej, z wydziału narkotykowego, kurwa, nas dogoni, czy nie.
taka sytuacja, to na gamoniu nie da sobie rady. No nie dasz, kurwa, nie masz trzech rąk. Dobra, strykmy kwyk. Kabusia na miejsce. Dokumenciki na glebę. Zapinamy pas i spadamy. Antua, czemu ja się śmieję? Bo on ma, mówię, 70 kg wagi. I to z dobrym wiatrem jak ma. 7 dych. To chyba jak masę robi, to ma 7 dych. Taka sytuacja, ale nie bardzo w porządku gość. Bardzo dobry kolega. Nie mogę nic złego powiedzieć. Także jeden z lepszych tutaj, naprawdę. I właśnie on się zwalnia. Rzucił wypowiedzenie, chyba do końca grudnia i idzie do innej firmy. Taka sytuacja. Dobra, lecimy 56 km do Osterhout, widzimy się na miejscu. No i zjeżdżamy sobie z autostrady, już zjechaliśmy i tu mamy to zajebiste skrzyżowanie, gdzie bardzo ciężko się wbić, trochę stoimy, żaden ciul nie puści dużego. O, wymuszaj, bo nie przelecim. O, coś tam się dzieje, Toyotka puszcza. Nas też puści? Czy nie ho-ho? Da. Puszcza. Dankjewał. Puścili. Jeden normalny się trafił, ale troszeczkę postaliśmy, nie powiem. Bo trzy duże stały, my byliśmy trzeci w kolejce, także trochę na stanie było. No, zaraz wam opowiem, jak już wyruszymy, jak się przepniemy, bo już mamy niedaleko, 3,3 km. Opowiem wam, co się działo na weekend, jak to sobota nam minęła. Ale najpierw przepineczka. No i mamy nasze zajebiaszcze rondo z bączkiem. Hardkorowe rondo, to i hardkorowy bączek. Taka sytuacja. A ty gdzie lecisz tym busem? Dobrze. Pyk. Temu się wpierdolimy. Nie ma. Litość to zbrodnia. Pyk. Transport to wojna. Jak nie wymusicie, tak nie pojedziecie. Tak jest. Jesteśmy na miejscu. Ograniczenie do trzech dych. Dobra, zwalniamy, żeby nie było, że znowu joby dostanę za zbyt szybką jazdę. Nie mam, że 40 z groszem. Może być. IKEA Osterhout. Pyk, myk, fyk. Jesteśmy na miejscu. Teraz szybka. Szybka przepineczka i walimy do Worden. Jest miejsce, żeby się zaparkować. Słabo, powiem wam. Nie ma gdzie, trzeba tu stanąć. No dobra, zostawiamy sobie tutaj furę i idziemy po papiery. Nic nie zrobimy, nie ma gdzie się zaparkować. A taka sytuacja, że nie będę kurwa czekał 15 minut, aż się zluzuje. I lecimy. Skaniasaki zaparkowane. Ten tutaj czeka. Z przodu się zluzowało, ale mówię, nie będę kombinował. Nie będę kombinował, bo mi się nie chce. Mamy to. Ale zeszło. Kolega jest sam. Holendera poszła na pauzę. I tak staliśmy z 20 minut, nim się papiery odebrało. Ale mamy to. Pyk. Fura cała, nie poobijali nam. Nie poobijali, bo to różne gamonie jeżdżą. Różnie może być, ale nie. Jest cała. No i ruszamy. Dzisiaj zdjęć nie robimy, bo mówię, ziomek jest sam. Także przelatujemy i musimy odstawić tą naczepkę na bramę na dok 314. Dobra, przelecieliśmy sobie przez bramę. I teraz ciśniemy dok 314. I przy okazji już sobie szukamy, czy gdzieś tutaj nie ma naszej naczepy o numerze 1933 do zabrania. Na razie nie widzę. A jak nie widzę tu, to znaczy, że jest gdzie? Jak zawsze z tyłu. Tak jest. No i dobra. Są my prawie, próbowałem na prawe lusterko
ciofać, ale gówno z tego wyszło. Nie umiem, kurwa, nic tam nie widzę. Także musiałem obrócić i na lewe walić. Za drugim razem wjechałem. Pusto, pusto, otwieramy i spadamy. Dobra. Co nam zostało? Kliny pod koła. Nie wiem, pod jakiego grzyba to jest, jak i tak. Odepnę, to nie ma hamulców, tu nie ma powietrza. Hamulce zaciągnięte, no ale tak sobie wymyślili. Dobra, rozpinamy badziew i uciekamy stąd. Lecimy, 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 lecimy. Mamy to. Mamy to, panie i panowie. Pyk. Siedzi. I w poszukiwaniu 19:30. Ile? Ja mówiłem? 33. Dobra. Kunia na dół. Pach, 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 pach. Schodzi coś. Gdzie jest zero? Schodzi. Minus 10, 15. Starczy. Dobra, zobaczymy sobie tam. 19:33. Tutaj nie widziałem. Jak nie będzie tam z tyłu, no to gdzieś przegapiłem, z przodu musi być. Bywa, bywa. Dobra, chwila prawdy. Pyk, 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 pyk. Nie ma. Zawracamy, panie i panowie. Tam jej nigdzie nie widziałem. To się przesmyczymy tutaj. 19:32, zdaje mi się, albo to będzie szara, albo biała. Tędy polecimy. Ja, co tu jest? 30. Ale jaja. Gdzie nasza naczepa? Panie i panowie. Albo tu na ślepy. To nie są nasze, to też nie są nasze. Kurwa, nie ma. Normalnie. No nie ma. 19:33. Jeszcze jedno kółko. Tu popatrzymy, tu jest jakaś. Może to jest to. Jest! 19:33. Jak ja tego nie widziałem, co? Chyba, że jej tu nie było, przed chwilą podstawił. O, chyba tak. Kurde, nie wiem. Trzeba będzie przewinąć materiał do tyłu, jak tutaj wjeżdżałem na zrzutkę, bo mi się coś zdaje, że chyba jej tutaj nie było. Albo ja jestem ślepy. No i dobra, siedzimy. Idę się przepiąć. I lecimy na Worden z pierwszą naczepą. Dobra, mamy to, mamy to. I lecimy. 73 km. Wylecimy na autostradę. To. Opowiem, jak to było, a było grubo, naprawdę było grubo, było w sobotę, bardziej z soboty na niedzielę. Taka sytuacja, hemoglobina i pada, pada, barowa pogoda, słabo, słabo dzisiaj, samo poczucie takie sobie. No to lecimy z temacikiem. W sobotę zostaliśmy zaproszeni na urodziny motocyklisty. Nasz kolega Krystian z Belgii miał 40. Huczna impreza się szykowała, no i taka była. Przyjechaliśmy sobie elegancko. Zaczęło się. Cały czas było fajnie, prawie spokojnie. Tutaj wejście możecie sobie zobaczyć. Sto lat, niech żyje nam. Sto lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Dziękuję bardzo. Niech żyje nam. Kuźma, gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. No, tak to wyglądało, także było fajnie. Imprezka, jedzonko, bimberek, jakieś winko i tak dalej, śpiewanie 100 lat, jumpreza i o godzinie gdzieś tam 21 z hakiem, może troszkę później, Chris wymyślił, kurwa,
zrobimy mu na urodziny jako prezent palenie lacia Gixem. No i jak pomyślał, tak poszedł do garażu, wyciągnął Gixa litra i się zaczęło. No właśnie, tak to wyglądało. Około godziny 22, godzinkę później gdzieś, nie całą godzinkę później, tam gdzieś tak za 20:11 odwiedziła nas policja belgijska. Przyjechało dwóch funkcjonariuszy, jeden starszy służbą, drugi jakiś młody kot. I mówią, wezwanko było, że tutaj coś upalane jest, że jest głośno. A my, gdzie, panie władzo, to jakieś pomówienia, nie? A mi, dobra, spoko, teraz się... Teraz będzie po prostu tylko upomnienie, ale kolejnym razem będzie mandacik. A my mówimy, przecież myśmy nic nie zrobili, to nie nasza ręka. A asfalt zjarany jak cholera, kostka brukowa pod chatą. Taka sytuacja. No, a i poszliśmy się grzecznie bawić. Drzwi zamknięte, muzyka w środku leci. Na zewnątrz nie za bardzo słychać. Mija godzinka, dup. Znowu milicja, a ja akurat z Michałem byłem na zewnątrz, jaraliśmy sobie fajkę, patrzymy, podjeżdżają, wychodzą z suki, nie? Michał na ścianę mówi, obszukuj mnie. Ja mówię, jebu, łapy na ścianę, nogi szeroko i kontrol pobieżną, pach, lecę z tematem, gliniarz patrzy, jeden na drugiego, mówi, kurwa, chyba nie wierzą w to, co widzą, nie? Podchodzimy do nich, oni mówią, nie, my nie do was, nie? Mamy tylko takie pytanko, czy nie widzieliście może tutaj rowerzysty, bo mieliśmy zgłoszenie, że pijany rowerzysta tędy jeździ. A wiecie, o co chodzi? Mnie się zdaje, że było kolejne zgłoszenie, tyle że już nie chcieli z nami w dyskusję wchodzić, bo widzieli, że tam cała gromada motocyklistów, wszyscy w barwach grupowych. No i podjechać musieli, ale tylko podeszli i zapytali, no, czy nie widzieliście jakiś może cyklisty, czy rowerzysty, który tutaj gdzieś tam przyjeżdża, bo było zgłoszenie, wiecie, co jest pięć. Mówię, musieli się pokazać, że są, bo zgłoszenie poszło, no i tak jak podjechali, tak po dwóch minutach odjechali. Taka sytuacja, także było fajnie. A rano! Kurde, rano wychodzę sobie już po wszystkim, niedziela, z Michałem i tam jeszcze z kimś tam zajarać, fajka, tacy lekko skacowani. Ja wam powiem, ja się trzymałem dobrze, bo ja tam nie mieszałem, ja tam sobie bimberek z kolą pach waliłem i było okej, nie? No ale ci co pomieszali, to potem umierali. I przychodzi sąsiad z góry, akurat podjechał samochodem. I do Krystiana, kolega, koma, a Krystian jego, co jest, problem? On, nie, hein problem, mówi, była u was wczoraj policja, nie? On mówi, tak była, a on, ja nie dzwoniłem, to nie ja, ja nie dzwoniłem na policję, ja ich nie wzywałem. No, taka sytuacja, potem mówię, kurwa, o co chodzi, nie? Mówię, Krystian, co tam to miało być, co się tak tłumaczy, że on na milicję nie dzwonił? Mówi, a? Myśmy sobie go ustawili, bo kiedyś wydzwaniał i tak dalej, no to miał odwiedziny, poszliśmy do niego i powiedzieliśmy jeszcze raz, to mu głowa spadnie. No, także sąsiadów ma ustawionych, no widocznie nie wszystkich. No, ale ten przychodzi i się zaraz tłumaczy, że to nie on dzwonił i tak dalej. No, śmiesznie było, no. Powiem wam, mistrzostwo świata. Także urodzinki wyszły rewelacyjnie, żarcie od groma, alkoholu od groma, pobawili się, potańczyli, pożartowali, powygłupiali się, lacia popalili, z milicją porozmawiali. Oj, działo się, powiem wam. To był dobry weekend, udany. Za tydzień mamy
Wigilię z Moto Family. 10 grudnia robimy w barze U Górala. Tam już będzie z 50 osób. No. I później się przenosimy stamtąd. Już naliczyłem 11 osób razem ze mną. Jedzie do mnie. Część śpi u mnie, część u Michała. I też będzie grubo, też będzie grubo. I muszę już teraz na dniach, mamy poniedziałek, to myślę od jutra zacznę rzucać sąsiadom karteczki do skrzynek na listy, że będzie w sobotę biba, żeby mieli to na uwadze i nie wzywali milicji niepotrzebnie, że będzie barbecue, będzie głośno, także no, ale ja mam wyrozumiałych sąsiadów, jak uprzedzę, tak powinno być bezproblemowo, powinno być bezproblemowo. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna i mamy 42 km do celu. Panie i panowie, z pierwszą naczepą, ale bertepy, hardkorowe skaniasaki daje radę. No, także mówię wam, weekend udany, naprawdę było grubo. Było grubo, było głośno, była milicja i to dwa razy. Ale mówię, obeszło się bez żadnych mandatów, sąsiad przyszedł, się tłumaczył, że to nie on dzwonił. No. Czekał chcieć więcej, takich sąsiadów bym chciał mieć. No, Adam, to nie ja dzwoniłem na psiarskie, nie. A jak? Nie wolno podpierdalać, nie wolno, chyba że w uzasadnionych przypadkach. Ale naprawdę lista jest taka ciupi, kiedy można. Lepiej nie. Dobra, lecimy do Worden. I są my już Worden, panie i panowie, opuszczamy Rodyjko. A wracając jeszcze do tego weekendu w niedzielę, jak już wszyscy ładnie wyczeźwieli, no prawie wszyscy, ja byłem trzeźwy. Christian ma zajebistego Mercedesa E63 w AMG. Taki kurwa napęd na 4 lacie. I do mnie, Tuna, chcesz sobie pojeździć? Ja mówię, kurwa, dawaj, jeszcze taką maszyną nie jeździłem. Wiecie co jest 5? Najszybsze auto jakie Tuna miał, co miał najwięcej kunia, to był chyba Ford Cougar 2,5 V6, 170 koni. A tutaj ta E63 ma 308 kunia, napęd na 4 lacie, także grzechem byłoby nie skorzystać z propozycji. No i się przejechaliśmy. Mówi, za czym się teraz tryb sport? I daj kurwie miodu! Padło hasło, no to mi dwa razy nie trzeba powtarzać. Łogień w tłoki, o Boże, jak to leci. Fakt, no miecio jest ciężki ogólnie, ale no pierwszy raz miałem okazję takim cudem zapierdzielać. No normalnie tutaj się nie boicie, że braknie wam miejsca przy wyprzedzaniu i czasu. Normalnie gniecie jak po Eane. Jasny gwint. Zaraz kontynuacja tematu, tylko idę sobie otworzę bramę. No i wróciłem, zadzwoniłem, otwierają. I tak, Krystian mówi, dobra, za czym się? Mówię, przyłączył na tryb sport. I mówi, teraz odkręć dziadowi. Powiem wam, no, miłe zaskoczenie, jak mnie wjebało fotel, to powiem wam, to nie z Kaniasaki. Także E63, 308 kunia, no naprawdę robi robotę. I tak jedziemy, tak z 5 dych, przed nami 3 samochody. Mówi, jak nie ma nic z przodu, to daj kurwie miodu. No to mówię, pach! Pedał w ziemię, zbił sobie dwa w dół, jak mnie wystrzeliło, mówię wam, Astron to mi się 5 razy zastanawiał, czy zrobić te 3 auta, czy nie, a tutaj no, to bumanko i już tu nie ma. Na momencie złoty 50, od 50, bo jak ścigaczem, że sobie zażartuję. Powiem wam, normalnie się zakochałem. Zakochałem się w tej furze, ale no nie stać mnie, jeszcze nie stać mnie. Nie mam tyle hajsu, żeby wyjebać 20 tysięcy euro sobie za ten rocznik, który on ma, także co wam powiem, no pojeździłem troszeczkę, serducho w gardle. Działo się, dobra, jedziemy
się zadokować. Pyk, 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 pyk. Taka sytuacja, hemoglobina tu na dopierdalał Mercedesowi. A najlepsze, mówi, weź mu tak tylko muśnij na gaz i puść. Tak dojebałem, puściłem, on bum, 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 bum. Mówi, widzisz, w chuja go robisz, on już chciał lecieć do przodu, a tu dupa. I takie, wiecie, przeładowanie i bum, 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 bum. Kurwa, kiedyś se takie kupię. Dobra, teraz sobie elegancko zadokujemy. Jak tam, jeszcze muszę odbić bardziej. Pyk, 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 coś takiego. O, i tak by było. Prostuj, gamoniu. Znowu ci ucieknie. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Może być, idealnie nie będzie, ale będzie. 3, 2, 1, aż jebnie. To jest taki próg. Tu koła wjadą, to mnie pociągnie przy dupie. O, właśnie. Ale są my elegancko zaparkowane. Klapa otworzona, w ogóle otworzyłem? Otwarta. Dobra, piszę na WhatsAppie, że stoję i niech mnie rozładowują. Niech mnie rozładowują. Pach, 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 młoteczki. Lecą. Wiecie co? Nim ktoś tutaj przyjdzie mnie zrzucić, ja tak myślę. Byłem sobie zobaczyć tą naszą, bo to jest też z Ikea Penderska, 19.35. Stoi pełna i tak myślę, przepiąć się. Tą zostawię, a wezmę sobie tamtą. Nikt nic nie pisał, ale no jak jest pełna, to chyba trzeba zabrać. Tak zrobimy, ręcznie zaciągnięty, dobra. Luzujemy tego dziada. No i tak zrobimy. 19.35 weźmiemy. Patrzcie. Ja zawsze sprawdzam, bo jeżeli jest inna naczepa i jest pełna, no to trzeba zabrać. Pach, 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 pach. Są puste CDU wsadzone. Cała lufa. Więc sobie to weźmiemy, panie i panowie. Dobra. Chyba uszkodzona nie jest, bo często też tutaj dają uszkodzone. Ale wtedy nie byłaby pełna. Tak mi się zdaje. Ewentualnie jeszcze przed wyjazdem zadzwonię. I zapytam. Dobra. I ostatni żółty. Testy, czy wydupione te wszystkie uszczelki. Jaki zajebisty sposób? Kurwa, na ślinę. Tarara! Można? Można. Teraz kopyta w dół, w górę i spadamy. Tutaj siadło. Elegancko. Opa! I kręcimy. Mamy to. No i gitara, odjechaliśmy sobie, wyjechaliśmy i teraz możemy elegancko sobie wrota zamknąć. Hardkorowe. Pyk, 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 pyk. Stryk. Wszystko jest, jak powinno być. Tam wlazło. Chuja. O. Dach. I teraz kwestia, czy rozjebany, czy trzeba zamknąć. No i pokazuję i objaśniam. Nichuja się nie da zamknąć tego dachu, także co tu narobi? Odstawia to w pizdu i czeka, aż opróżnią inną naczepę. Ja się z tym kurwa użerał nie będę. To nie jest mój problem, to miało być zamknięte. Jakim chujem to w ogóle jest otwarte, pytam się. Próbowałem. Nichuja, niech się, krótko mówiąc, pierdolą. O ja pierdzielę. Powiem wam, już jestem wkurwiony. Bo kazał mi wziąć jeszcze inną, też jest pełna. 15727, a naszą mamy tam. Także plecy jest z czasem nieziemsko. Także panie i panowie, dzisiaj będzie wciul długa dniówka. Dniówko, kurwa, chyba nawet popołudniówko nocka się zapowiada. Dawaj tego adresa. I tak pewnie będzie świecił. Niby wszystko jest rozłączone bez
zapąd włączony. A, dam se pazura upierdzielić, że i tak się nam zapali ABS. Taka sytuacja. Hemoglobina, woda mineralna. Jedziesz kuna, jedziesz gamoniu. Mamy to. Mamy to. Stryk, myk, fyk. Tutaj siedzi. Wszystko jest. Ruszamy. Akurat Antua przyjechał. Widzicie? Zielone staniasaki drugie. Pyk. Zaczął, pytałem się. Zaczął godzinę po mnie. Oj. Zaczął godzinę po mnie. I mnie podgonił. Ale ja miałem problemy tutaj z przepinką. Bo się okazało, że jest dupiona naczepa i on powiedział, tak, ona już jest dupiona długi okres czasu, ale mnie nikt nie poinformował, także na wszystko potrzebowałem czasu, 20, prawie 30 minut w Osterhaut na papiery czekałem. No i to tak zrobiło to, że podgonił mnie, a zaczął godzinę później. No życie, życie, pecha dzisiaj mam po prostu. Tor, kieruneczek i jedziemy, nie czekamy, aż gość przyjedzie. Dobra, poszło, nie po krawężniku, nie. Dobra, no to co, panie i panowie? Kieruneczek Osterhaut, mamy teraz 3 naczepy do wzięcia na os, także 21, 22 myślę, bo już mamy godzinę w plery. 22, zobaczymy jeszcze jak będą korki później, bo dojedziemy na 14 prawie, na za 7. Do Osterhaut plus przepinki i zaczną się koreczki, i zaczną się koreczki. Także planowany czas lądowania, niestety nieznany. Plus minus 10. Patrzcie sobie, lecę sobie za gościem, co zapierdziela z drzewem. Nie wiem jak to tak widać teraz na kamerce, w kamerce, na telewizorze. Ale dwie kłody mu wystają poza. To jest chyba już gabaryt. A z lewej strony nie podgonię go, bo walę 8,5. O troszeczkę, patrzcie. Z lewej strony też mu tam coś wystaje, także no nie za fajnie to wygląda. Widzę, że z prawej kątem oka tak też tam coś wyłazi. No, jak go pan milicjant będzie mijał, od razu zleci na bok. Od razu zleci na bok, misiek. No i ryki, tyki, narkotyki. Przesmyczyliśmy się już do Osterhaut. Przepniemy się. Znaleźliśmy już swoją naczepkę. Ale rozdupione, patrzcie. Masakra. Wszystko rozciulane. No. Mamy swoją naczepkę i tutaj będziemy pauzunie kręcić 30, bo gdyż, ponieważ jakobyś nie dolecimy do os. Zaraz powinien Antua do nas dojechać i co? I jajco. I nic, on i tak poleci sobie dalej. Nie wiem gdzie on się pauzuje. Jasny gwint, ale złom. Ktoś ładnie wysprzęglił. No, taka sytuacja. Zamknięto, bo nam napada. I to będzie pierwsza z 3 na os. I wiecie co? Sobie tylko teraz kopytka do góry podniesiemy. Sprawdzimy ładunek. I na tym zakończymy kręcenie to co połów. Żeby nie było, że znowu za długie odcinki wjeżdżają. Pyk, pyk, pyk. O, zobaczymy jak tam siodło. Siedzi. Siedzi, siedzi. Psia pogoda dzisiaj. Katastrofa. Teraz się też nastałem troszeczkę. O, z tą naczepą pomyślnie jeździłem. Pyk. Opa. Mamy? Mamy. Fula mamy. I okej. Mówię, z tą naczepą jeszcze nie jeździłem. Także, kurwa, pierwszy raz.
Okidoki. Wszystko pasi, wszystko jest sicko la fin. I co, panie i panowie, ja się z wami żegnam, bo sobie będę jeździł. O, jeszcze długo dzisiaj będę jeździł. Także co, ja idę kręcić pauzę i widzimy się w kolejnym odcinku. Yo!